witam na moim kanale i zapraszam na... Kurde, mam nadzieję ostatni odcinek już. Myślałem, że poprzedni będzie ostatni, ale... Ale nie był. Pożegnaliśmy się, jak widać, z głową mamy w ręku. Która zaczęła się robić nie tyle straszna, co dziwna. Także idziemy dalej. W sumie nie wiem, co mam zrobić. Teraz. Zobaczmy. Zapomniałam, że w tej sukience mam rolkę klisz, być może na jednym z ujęć uchwycono moment zabójstwa Marty. To nie jest gra, pozbądź się głowy. Spójrz na mapę. Aha. Czyli idziemy gdzieś nad wodę. Czyli na dół. Grubo. I ona na serio będzie tą głowę tak trzymała przed sobą. O, proszę bardzo, dzisiaj możemy wejść. Nie da się tej zapalniczki zgasić. Ale jaki ten, jaki dźwięk. Dobra, chodźmy szybciej. Ale na serio? Aj, ale ona dziwna jest. Ja bym inaczej tą głowę niósł, no dobra. Ja bym nikomu nigdy głowy nie ściął. Aha, bo... Tak, bo tu... bombardowanie było. Akurat musieli w ten... w tą kaplicę trafić. Serio? Zaraz tam zajrzę, jak... się głowy pozbędę. Ale ja pierdziłem, jak ta gra jest porypana. Serio, nie sądziłem, że ja... będę się głowy pozbywał. Tak przez ten cały tydzień przed nagrywaniem tego odcinka sobie tak myślałem, może to są jakieś różne zakończenia, ja poleciałem jakoś grubo z tym. Może ten teatrzyk, co robiłem, to zdecydowałem, co ona zrobi. Kurde, ona rzeczywiście tą maturkę... A, pierdziu. Nieważne. Szkoda gadać. I co powie ojcu, że mama sobie poszła? I co? Tyle? Pozbyłem się głowy. Odbitkę zdjęcia. Czyli zasadniczo, teoretycznie... idziemy zdjęcia wywołać. Wywołaj zdjęcie płodu. Dobra, czyli jakby została jeszcze tylko kwestia wywołania zdjęcia. Nie, no nie da się tutaj zapalniczki schować. Zobaczmy, jak to wygląda. Lej po bombie, czyli co tutaj trafiła bomba i ten kawałek moru zniszczyła? Czy ja coś tu znajdę ciekawego? Chyba nie. Chodźmy zatem. È tornata la luce. Ora posso sviluppare i pirullini, sperando di trovare quello che cerco. No proszę bardzo, jak fantastycznie. Akurat jak się pozbyliśmy głowy. Się wesoło jara. To ładny nalot. Taki dokładny. I akurat... to jedna bomba musiała spaść. Tylko i wyłącznie. To takie trochę ten... śmiechowe. W tej całej sytuacji, że... tam idealnie miasto zbombardowane. I tutaj akurat w naszą kaplicę trafiło. Tak zakładam, że to kaplica, nie wiem. Ja nie znaję. Zastanawiam się, czy warto...
Za telefon sięgnąć, ale chyba nie warto. Dobra. Chodźmy te zdjęcia wywołać, bo grubo było. A tutaj jakiś list był? Ja go czytałem, czy nie? Lorenzini Merceria. 5 metri stoffa cotone grigio. 6 metri stoffa lino bianco. 4 metri raso verde. Consegnato il 5 di giugno 1944. Per qualsiasi problema ci contatti a questo numero, 6987. E questo tessuto rosso? Sarà sempre della mamma o lo ha lasciato qui la tata? 6987? Pójdę zadzwonić. 6987. Sześć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Ho già chiamato. A cosa servirebbe? Te? Na serio? Dzwoniłaś? Kiedy? Kiedy ty dzwoniłaś? No ta. No dobra, tak już jestem, to może 6938 zadzwonię. Jest na biało. 6. Kurde. Kurde, zapomniałem. To kurde, jestem dobry. 6938. 6938. Czterech liczb nie potrafię spamiętać. 6. 9. 3. Zastanawiam się, czemu mi tego nie odhaczyło. O! Sono Don Attilio, con chi parlo? Przyzna się padre, do morderstwa. Sono Giulia. Temo di aver... ucciso la mamma. Come? Cos'è successo, Giulia? Poi è sparata. Non lo so, padre. Avevo una pistola e poi ho sparato, ma io non volevo. È come se la mia volontà fosse controllata da qualcun altro. Giulia, cara ragazza, devi venire da me appena puoi. Parliamo e vedrai che troviamo una soluzione a tutta questa situazione. Ti aspetto. W kościele? Gdzie to jest kościół? No to mi się wyświetla już od jakiegoś czasu. Gdzie to jest kościół, panie? Cmentarz, ale to kościoła nie ma. No ale w sumie... Don Antillo, czyli nadal nie zniknął. A do sklepu mogę? 6539? Pewnie nie. Sześć. Pięć. Trzy. 9. Devo aver sbagliato numero. Tak, no na pewno, 6539 nie ta liczba. Albo źle przetłumaczyli, albo coś. Dobra, teraz to chętnie bym sam wyciągnął tą zapalniczkę. Dobra, czyli jakby ojciec nas zaprasza do kościoła, ale to w sumie nic nie oznacza. Zróbmy w końcu to, co powinniśmy. Wywołajmy zdjęcia i się przekonajmy, kto tak naprawdę zabił siostrę. Mam jakieś takie dziwne przeczucie, że to my zrobiliśmy. Nie mama. Ale zobaczymy.
coś tutaj można włączyć? Jakaś muzyka, nic? Jak to mówią, chwila prawdy. Dajesz, młoda, dajesz. To nie. To za chwilę. Oho. To tak jakby my matkę zdzieliliśmy. Co ja tu chciałem jeszcze wywołać? To nie. To już było chyba. Tutaj nic nie widać raczej na tym zdjęciu. A dobra, wywołajmy. A jak to się przesuwało? Tak. Dopasuj. Ostrość. Jest ok. Chyba ta. Przesuń papier. Nic tam ciekawego nie ma, no ale jak już zrobiłem to, wywoła mnie. Co mi tam? Okej. No i zasadniczo nic nie widać. Jedziemy dalej. Widzę, że to można pominąć. Bardzo dobra rzecz. Aj, czyli tak, to. Tu nic nie ma. Zobaczmy. Się okazuje, że jednak jedną mamę. Ale to jak? Przecież mama chodziła. Karta w dobrej pozycji, brak ostrości. Robimy. No chyba, że to mama córkę uderzyła, ale to wygląda, że to jest większa kobieta. Tak wygląda jak no, Marta by mamę uderzyła, chyba że Julia to zrobiła, nie? Ciekawe, co to za hałasy słychać. Allora è vero. Ho ucciso io mia sorella. Ho fatto di tutto per nascondere la realtà. Ho ucciso mia madre. Ma lei era innocente. E io? Il mostro sono io, non lei. Non merito di vivere un secondo di più. Forse la rivedrò e potrò cercare di farmi perdonare. E se dopo la morte non c'è nulla, sarò almeno libera da questa sofferenza. Ty, ja chciałem tamte zdjęcia wywołać jeszcze. Ma non posso. Serio? Non ce la faccio più. Strzel do żołnierza, no co ty? Sparai di istinto a quel soldato, colpendolo in piena testa. Ma non fu una buona idea. Non era venuto da solo, ovviamente. Quando entrarono gli altri, chiusi gli occhi. Sentii un grande trambusto e poi un dolore acuto al ventre. Mi stavano prendendo a calci mentre uno di loro cercava inutilmente di convincersi che il soldato a terra fosse ancora vivo. Mi colpirono sulle costole, sulla schiena e sullo stomaco. Non riuscivo a respirare e allo stesso tempo avevo i conati di vomito. Fu ordinato di mettermi su una sedia, legata talmente stretta che non sentivo più né le mani né i piedi. Sulla sedia accanto a me c'era mio padre. Respirava, ma sembrava privo di sensi.
Quello che comandava cominciò a farmi delle domande. Mi picchiava sul viso e sulla testa con un piccolo bastone. Così forte che pensavo che mi si sarebbe spezzata la testa. In bocca il sapore del sangue e pezzi di denti. Muovendo la lingua sui denti pensai che non avrei mai più potuto sorridere. Un pensiero frivolo, ma dolorosissimo. Parte del labbro superiore era tagliato e penzolava. Con la lingua e il labbro inferiore cercavo stupidamente di rimetterlo al suo posto. Vomitai. Mi costrinsi a confessare che mio padre svolgeva non so quale tipo di attività all'interno dell'esercito tedesco. Io non ne sapevo nulla. Provai a spiegarlo. Ma quelle botte... Avrei fatto qualsiasi cosa per fermarlo. Qualsiasi cosa. Appena confessai, il generale disse: sono bastati due schiaffi e hai venduto tuo padre, puttana tedesca. E ordinò di sparargli. Dove claps? Neppure cambiò posizione. Poi indicò uno dei soldati e quindi indicò me. Era arrivata la mia ora. Uscirono tutti, tranne il soldato che aveva l'ingrato compito. Volevo morire, forse, ma non così. Il terrore mi pervase. Sentii il rumore del mio corpo che evacuava. Avevo la pistola puntata sulla fronte. Non riuscivo a guardarlo in faccia. Puzzavo. Mi sentivo indegna. Vidi che spostò volontariamente la pistola e sparò senza colpirmi. Gli avevo fatto pena. Era scritto da qualche parte che io non dovevo morire. Tagliò rapidamente le corde e mi spinsi a terra dicendo ad alta voce: ecco fatto! La puttana tedesca è sistemata! Rimasi immobile e lui se ne andò. Svenni nuovamente. Grubo. Ciekawe co by było, jakbym inne zdjęcie wywołał jako pierwsze. Tą mapę na przykład. Rower już jest nieaktualny. Non sapevo più cosa fare. Ero completamente vuota e il dolore dominava su tutto. Erano tutti morti. Ero sola al mondo ormai. Provai il desiderio di sentire la loro voce un'ultima volta nel registratore del babbo in camera oscura, sempre che i soldati non lo avessero distrutto. A te nie możesz ten jeszcze zdjęć innych wywołać? Ciekaw jestem, jaką ma twarz teraz. O dobra, zamyka ciemnie, czyli możemy jeszcze coś wywołać? Tak, nie możemy. Ora la sveglio e confesserà. E come si confesserà? Cosa fai con quell'arma? È pericoloso. Abbassala. Parla. Dimmi tutto adesso. Dimmi che cosa hai fatto. Va bene, tranquilla. Ti racconto tutto. Ho trovato quello strano biglietto al risveglio e ho capito che c'era qualcosa di sbagliato. Qualcosa che andava oltre le tue normali stranezze. Sono venuta a controllare, ma in camera da letto non c'eri. Parlavi del lago, mi sono preoccupata. Quindi ho chiamato tuo padre e siamo venuti a vedere cosa succedeva. Ti abbiamo trovata seduta in biancheria intima sulla riva del lago. Ripetevi che non era successo niente e cose del genere. Ti ho abbracciata per cercare di consolarti, ma tu non hai più parlato per giorni. Cosa ti succede? Tu dovresti dirmi cosa succede. Non sarò certo io ad andare in manicomio. Non avrei mai voluto, ma ho paura che tu possa farti del male. Ti stavi facendo veramente del male davanti al pianoforte. Cos'altro potevamo fare? Tu hai ucciso mia sorella. Ora hai paura e ti inventi delle storie. Non è vero, forse? Ma non ci casco questa volta. Ma cosa stai dicendo? Tua sorella? Ti prego, no. Io stavo male, non sapevo quello che dicevo. Sono passati così tanti anni. Eri piccola allora. Pensavo che quella follia fosse dimenticata. Per tutti. Devi stare zitta! Non parlare. Non dire più niente.
cosa fai, figlia mia? Perché vuoi rovinarti la vita? Non sono stata io a sparare, mamma. Non sono stata io. Non sapevo più chi ero. Si era sgretolato tutto. Avevo paura di me stessa e... mio Dio, era terribile. Ero sempre stata convinta di essere addirittura troppo buona e ora ero diventata la nemica di me stessa. Il pericolo ero io. Cosa avrei dovuto fare? Il pensiero andò al teatrino. Lì potevo ritrovare qualcosa di me. Forse. Così mi precipitai a giocare di nuovo. Serio? Teatrem? Gdzie się bawiła? Dobra. Dawaj. Wywołujmy te zdjęcia, bo... Ile można? Dajmy teraz mamusia, tak? Dajmy to. Nie wiem, po co to wywoływać. Ale... Dobra. Serio? To wygląda, jakby nic nie było. O co chodzi? Nie ma jakby mapy żadnej. Karta dobrej pozycji, odpowiednia ostrość. Ciekawe. Wygląda, jakbyśmy tylko biurko sfotografowali. Chyba, że coś się popsuło, nie? Zaraz się przekonamy. No, no, jednak twarda jest. Tu ją pobili, tu prawie zębów nie ma, czy czegoś. Così dovrebbe andar bene. La mappa si vede. Bene. Dobra, zróbmy ostatnią odbitkę. Czy tam zdjęcie, nie? Tego czegoś dziwnego. Okej. Ostrość. Po cholery ci to zdjęcie, nie wiem. Miałaś mamie pokazać chyba. Ciekawe, co się jeszcze okaże prawdą, a co nie. Mam jakieś takie wrażenie, że to, co ustawiam w tym tasze dla lalek, się bawiąc, to tworzę historię jakby. Tornerò da te, Marta. Insieme sistemeremo tutto. Io e te. Ok. Co nam to zostało jeszcze? Kukiełkowy teatrzyk, gotycka linia. Został zdjęcie w pobliżu strumyka. Aha. Czyli to jednak tam było. No dobra. To idę, to zdjęcie zostawię. Zostaw mi to zrobimy na końcu dzisiaj. Daj mi tutaj... Aha, nie mogę, bo jesteśmy w ciemni przecież. Żołnierze wpadli, żołnierze wypadli. Tu się nie da wyjść. Chyba nie. Niebo nie. Ciekawe, czy coś tutaj w końcu będzie kiedyś. Dobra, idziemy. Zdjęcie na strumyk. O, jest ten, nasza torba. Możemy lecieć.
Rozumiem, że kart tarota to my już nie ułożymy. Aha, dobra. Ej, daj mi tą zapalniczkę. Tutaj nie... Ale pobuszowali normalnie. Zaraz się okaże, że... Ale kuchni nie ruszyli, proszę bardzo. Chamy jakie. Dobra, to mamy wejście. Idziemy na ten strumek. O, rower? A po cholerę mi rower? Zaraz nie to. Cele, rower. Mój rower idealny, ale nie z przebitą oponą. Czyli co, napompuj oponę, znaleźć pompkę. Jest ok? Po co miałbym go używać teraz? I? Serio? Jedziemy na rowerze? Dobre. Tylko ta kamera trochę tak dziwnie jest. Dobra. Idź mi z tego roweru. Mam jakieś takie wrażenie, że niepotrzebnie odjechałem. Może będziemy musieli szybko uciekać. Gdzie ja to mam zanieść? Tutaj. Dobra. Rowerem się przejechaliśmy. Jest spoko. No przecież zdjęcie miałeś zanieść. Może na rowerze. Raczej wątpię, ale... Jedźmy, oddaję ci. Co, wycofać się? Per allontanarmi da casa, devo avere una buona ragione. Super. Że się nie da. Ciekawe, czy po lesie da się tym rowerem pojeździć. Jak? Może ten, taki... Między dzbankami trzeba przejechać na przykład. I będzie coś tam. Dobra. Nieważne. Bardzo fajny horror z tej gry jest. Takie zabawne trochę. Dobra. Powiedzmy, że zróbmy tak jak stało. Może będziemy musieli się szybko ewakuować. Aj, no i cóż, idziemy się lalkami pobawić zatem. Stworzymy naszą historię, rozumiem. Baw się. Mamma stava per morire partorendo. Questo è quello che mi rimane dei racconti della mamma, della tata e del babbo. Della mia infanzia a casa ricordo poco o nulla. Devo provare. Forse sono proprio lì le cose importanti che dovrei sapere. Tak, na pewno. Niania. Jak się pani ma? Come va, signora? Irenka. Sento un dolore fortissimo. Le serve nulla, signora? Czuję to, nadszedł czas. Ci siamo, è giunto il momento. Otwórz okna? Serio? Okna się otwiera przy porodzie? Niania. I co niania robi? Niania bierze ręcznik.
odłóż łopatę? Że co? Tutto è pronto. Aiuto, qualcosa non va. Aiuto. Erich? Erich, aiuto! Irene sta male! O, mamy nową gwiazdę. Erich? Kto to jest ten Erich? A, dobra. Come stai, tesoro? No coś jest nie tak. Sempre più debole. Telefon? Do przyjaciela? Dottore, corra! Irene sta male! Zachorowała na ciążę. Irene. Dobra, mamy doktora. Skąd ona ma tyle tych lalek? Bez obaw, Irene. Ból, który czujesz, jest naturalny. Questi dolori sono naturali. Ty. Przyj. Spinga, Irene! Spinga? Uruć. Normalnie jak Simsy. Okej. Taka zabawa. Prawo, prawo, ale... Czy moglibyśmy poronić? Serio? Nota! Nota! Brawo! Cud narodzin. Sto male. Mi sento andare via. No i? Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Povera mamma. Ho sofferto tanto. Io l'ho fatta soffrire tanto. Fin da quando sono nata. Ty, no nie mów, że ty jesteś sama. Irene, maluj. I co ona namaluje? Maluj dalej. To ciąża jest? A Irena to mama przecież. Marta, pogłasz psa. Dobra, porozmawiajmy. Oj. Mamo, chce mi się pić. Mamo, jestem śpiąca. Mamo, Asiusiu. Dobra, chce mi się pić. Mama, ho sete. Ho sete. Hai appena bevuto, piccola rompiscatole. Pogłasz psa. Grubo. Rozmawiaj. Siusiu, śpiąca może, o. Mama, ho sonno. Ora non si dorme, insopportabile piagnucolona. Serio? Pewnie dopiero co mama, jadłaś. Mama, ho fame. Non è ora di mangiare. Non mi esasperare. Dobra, pogłaszmy jeszcze raz. Dobra, i ostatnia odpowiedź. Siusiu. Mama, devo fare pipì. Pipì. Basta adesso! Vai in camera tua! Weź balon. Ah,
sparisci dalla mia vista! Non ti sopporto più! Oh, Ida, Ida! Ah! Te la farò pagare! ma to śmieszy. Le mani non bastano questa volta! Te lo dovrai ricordare per sempre! Czyli co? Laskę? Mamma, io non volevo! Non volevo! Non mi picchiare, ti prego! Lei ją! Lei! Tam! Grubo! Tam! Ciekawe, co to oznacza. Co, mama ci tak biła? Serio? Solo un gioco. La dama bianca ha detto che i miei ricordi perduti sarebbero tornati a farmi compagnia nei luoghi della mia infanzia felice. Questo è l'unico luogo in cui io sia stata veramente felice. Sono quindi questi i miei ricordi. È questa la mia vita. Okej. I co, nagle siostrę masz? Ja już się gubię w tym. Płacz cicho, weź dzwonek. Hej, Julia. Julia. Sì, mi piace questo gioco. Nie wiem, o co to biega. Mama się nie rusza. Przytul Martę. Jak siostra, siostrę. Kocham cię, mamusiu. Tesoro mio, anche la mamma ti vuole tanto bene. I co, mamusia? Pobaw się z siostrą. Okej. Marta, non ti va di giocare con tua sorella? Rzuć dzbanek o ziemię. Giochiamo a battimani. Na pewno. Się kochają jak dwie siostry. Czyli rozumiem, że tu mógłbym na przykład wybrać, że one się kłócą i stworzyć pewnie inną historię. Ciekawe, czy tą grę trzeba przechodzić po parę razy. Dzieje się. Vai subito a giocare con tua sorella. No i. Po co mi ten dzbanek? Dobra, ciekawe. Skoro jej się nudzi. Ma cosa fai? Sei impazzita? Bawimy się. È colpa di Marta. Dziwne wybory. Ti ho vista! Vuoi fare la furba? No, la to niby Marta jest. Pobita.
vero, non mi stavi guardando, bugiarda! Bugiarda? A chi? Ora vedi cosa ti succede! E co się stanie teraz? O! Vieni con me ora! Serio? Do kuchni? Do pieca ją wsadzi może? Co to się dzieje? Scusa, mamma, mi dispiace! Vieni con me! Scusa! Ora ti metto a posto io! Przywiązała ją? Scusa, mamma, non lo faccio più, prometto! Oj, czuję, że będzie. Troppo tardi! Queste false lacrime non ti serviranno! Poparzy ją, czy co? Stai ferma! Ups! To jest tak zwane twarde wychowanie. Tato przyjdzie na pomoc? Aiuto! O, pies! No nie mów mi, że tego psa do garka wrzuci. No tak wychodzi. Ora ti faccio passare io la voglia di abbaiare. Lascia il mio cane. Ma serio, tutaj. Inutile urlare, stupida ragazzina. Serio? No, mamma, ti prego. Ja pierdziu. Sei pazza. E ta gra jest porypana. Certo, ora ti faccio vedere quanto sono pazza. Co każe to jeść? Aiuto, papà! Aiuto! Inutile gridare! Tuo padre non c'è, come sempre! Smacznego? Ora lo mangerai! Scommettiamo? No! Co to są za wybory? Mangia! Non mangio! Ho detto mangia! Serio? Nie no. Jedz. Smacznego. Ciekawe, czy to było naprawdę, czy nie? Ricordando e non volevo ricordare oltre. Era troppo, tutto insieme. Non facevo in tempo a intuire che cosa era successo, che tutto si sconvolgeva di nuovo. E poi tirare fuori quei ricordi era come cercare di estrarsi un dente da soli. Quasi impossibile. Troppo doloroso. La dama bianca mi aveva detto che la chiesa è un luogo sicuro. Casa e madre dei suoi figli. Don Attilio. Dovevo parlare con lui. Lo dovevo chiamare al telefono. No przecież dzwoniliśmy. Zapraszał nas do tego. Do kościoła. Może zapalić? Tu już jest zamknięte. Dobra, zadzwonimy do księdza. 6938. Jeszcze raz. Ojcze, ojcze, gdzie jesteś? Don Attilio, chi è? Che è? Pomoc. Padre, mi aiuti. Sono tutti morti. Il babbo, la mamma, tutti.
Giulia, vieni subito da me, non stare da sola, è pericoloso. Vieni in paese, potrai stare con me e mi racconti tutto, va bene? Va bene, padre. Ma prima voglio giocare un po'. Giulia, non fare fesserie. Vieni subito qui in paese. Jak miasto jest bombardowane, to jak? Udaj się do San Casiano. Dobra, tu mamy zdjęcie w pobliżu strumyka. Okay. Telefon, wymagania. Chyba, co mogłem, to zadzwoniłem. Weź rower, udaj się, dobra. Chodźmy szybciej. O. Czuję, że nie zakończę tego jeszcze w dzisiejszym odcinku, a bym bardzo chciał. Mam nadzieję, że da mi te zdjęcie wyrzucić. Znaczy tam zostawić. Pędź młoda, pędź. Jeszcze może ojca zabijemy. W sensie tego księdza. Ale to za chwilkę, za chwilkę. Najpierw tutaj. Przejechałem? Serio? To chyba tu było. Samoloty. W końcu da się wejść. Aha. To tylko zostawiamy, dobra. Ecco fatto. La fotografia è dove deve essere. Dobrze. A gdzie jest to miasto? Na górze? Serio? Tam jest cmentarz. Chciałbym teraz się obrócić jakoś. Normalnie sobie wymyślili. Zawsze myślałem, że miasto jest tu na lewo. Tak mi się wydawało zawsze. Jak? Chyba okej. Co tam? Oszerzenie. Kolejny rozdział zawiera scenę przedstawiającą zachowanie autodestrukcyjne. Niektórzy gracze mogą poczuć się zaniepokojeni tą sceną. Czy chcesz obejrzeć ocenzurowaną wersję? Pewnie, że nie. Byle mi tylko YouTube tego nie zablokował. Inna sprawa. Czemu takiego oszerzenia nie było jak... No... ten pół tu wycinaliśmy. Tam to było ok? Quei ragazzi. Li avevano uccisi tutti ed era colpa mia. Avevano la mia età. Alcuni erano nostri amici. Non pensavo che sarebbe andata così. Ma era ovvio. Jacy chłopcy. Cosa mi aspettavo? Mi sentivo una vigliacca, ma cosa potevo fare? Avrei dovuto tradire mio padre. Era mio padre e lo amavo. Lapo era mio amico e lo amavo. Da che parte stavo? Io ascoltavo solo il mio cuore. Pensavo fosse giusto. E invece era la cosa peggiore da fare. Gdzie mam iść? Halo? Tutaj? Co tu się stanie, że takie ostrzeżenie było?
autodestrukcyjne. Tu my jesteśmy w teatrzyku? Persi definitivamente il contatto con la realtà. Morivano tutti, mentre io sopravvivevo a tutto. Grubo. Co? My będziemy w teatrze? Co to jest? Jakieś krzyże? Niezła wizja artystyczna. Non so come andarono le cose. Ricordo solo una grande luce e poi mi stavano facendo delle fotografie. C'era un uomo vestito di bianco, un dottore, immagino. Mi faceva delle domande, ma io non capivo cosa mi stesse chiedendo. Scrisse qualcosa su un foglio e due infermiere mi portarono via. Sì, sai, in psichiatrico ci zamknęli. Donne che parlavano da sole. Altre che piangevano, altre che si cospargevano con i propri escrementi. Poi c'erano quelle violente, quelle che cercavano di farsi male in tutti i modi. C'era una giovane donna che si masturbava tutto il giorno, ininterrottamente, fino a lacerarsi i genitali. Allora la legavano a letto e lei urlava, bestemmiava e delirava per giorni, finché le ferite non guarivano e, slegata, riprendeva la sua attività. Rompiva si masturbovać. Poi cominciavano a farmi delle iniezioni. Scuotevano tutto il corpo. Mi ruppi un paio di vertebre e una caviglia. Si chiamava cardiazol, mi sembra. O qualcosa del genere. Ero come un fuoco che non si vuole spegnere. Quando sembra soffocato, eccolo che divampa più forte di prima. Alla fine, però, vinsero loro. Smisi di urlare, di masturbarmi. Smisi anche di pensare. Non ci fu più bisogno di alcuna terapia. Qualcosa era morto dentro di me. Ma ciò nonostante mi ostinavo a proseguire in questo viaggio doloroso. Ero più forte di quanto avessi mai potuto immaginare. Przestała się masturbować? Dobra. W sumie... Nie wiem. Nic tu niepokojącego nie widziałem. Co tu dają? Do spowiedzi idziemy, czy jak? No i... Chi sei tu? Aspetta, aspetta. Voglio delle risposte. Non andare via. Parlami di Marta. Ti prego. Ja jestem Martą. Marta nie istnieje. Marta nie żyje. Chyba Marta nie żyje. L'ho uccisa per impossessarmi della sua vita. Non troverò mai pace per quello che ho fatto. Temevo che fosse così. E la mamma? Język migowy? Serio? Nie żyje. La mamma è morta. Nessuno lo sa meglio di me, purtroppo. Inutile cercare di illudersi. Ho fatto quello che penso di aver fatto. Czyli co? Sì, maledizione. È successo veramente. L'ho fatta a pezzi e l'ho seppellita sotto il ponte. Tutto quel sangue. Oh mio Dio.
Lo sapevo. E il babbo? Anche questo è successo veramente. È successo veramente. Gli hanno sparato davanti a me. Paura, dolore, vergogna. Non riesco a rimuoverlo, ma neppure a riviverlo. Purtroppo lo sapevo già. E la tata? Nie wiem. Co z nianią? La tata non la vedo da tanto. Non so cosa le possa essere successo. Chissà dov'è, povera piccola. Ho paura a chiedere di Lapo. Lapo nie żyje. Lapo è morto. È esploso su una mina. Amico di una vita. Si era messo nei guai e ha pagato. Come ricordavo, purtroppo. Un'ultima domanda. La gravidanza? Marta era incinta. Il suo bimbo deforme è morto con lei. Quanto dolore. Ma ora basta. Tutte queste domande sono inutili. Non è vero. È tutto dentro di noi. Basta girare lo specchio. Non è tutto solo il riflesso di un'essenza inconoscibile. Poco più di uno spettacolo di marionette. Ciekawe. I co, zobaczymy swoją piękną twarz? Braccia pronte a tutto. Anche ad uccidere. No i? Gambe sempre pronte a scappare. Il ventre che ha concepito nel peccato. Jakaś taka coraz bardziej się rozpana. La mente, infine. Troszkę się sypie. Ci ha fatte diventare mostri. Comunque sia, non possiamo vivere così. Non è vero? Ci penso io. Non devo preoccuparmi. Cercherò di dormire se ci riesco. Ci penso io. Czemu pominąć? Bo ja wiem. Co? Przednie sobie żyły? W sumie tak słyszałem, że się nie tnie w poprzek, tylko właśnie wzdłuż. Co tam, Giulia? Il 26 luglio, San Casciano fu bombardata e la chiesa fu distrutta. Ma io non ero lì allora. Ero già in manicomio. Ancora una volta, testardamente, non ero morta. Le bombe non mi avevano uccisa ed ero sopravvissuta anche a me stessa. La prova più assurda, quella più dura. Ma la guerra ora è finita da tempo, là fuori e soprattutto dentro di me. Ero dall'altra parte del cancello, ma ora posso voltare pagina. La vita sta aprendo di nuovo le sue porte, non è vero? Se non avessi avuto la fortuna di sopravvivere a me stessa, avrei buttato via tutto quanto. Pensiamo che i pericoli siano attorno a noi,
pronti ad aggredirci. Ma quelli più subdoli e ingannevoli sono quelli dentro di noi. Crescono senza che ce ne rendiamo conto. Ci fanno soffrire e ci spingono a perdere il senso e il rispetto di noi stessi. Avrei voluto chiedere aiuto, ma ero sola. Questa è la mia storia. Grazie per essere qui, di avermi ascoltata. Ora sono pronta per andare. Quando arriveremo a casa? Ciekawe zakończenie. Gra z przekazem. Nie wiem, dziwna gra, na pewno nie można tego nazwać horrorem, ale nie wiem, no taki najgorsze w całej tej grze to było moim zdaniem tylko te nożyczki i wycinanie tego płodu. No też zabicie tej mamy, pocięcie, chodzenie z jej głową. Tylko takie dwie rzeczy. Reszta to, że tak powiem, spoko, można by powiedzieć. Pomiń. Ciekawe, czy zrobią jakąś kolejną część w tym stylu. Włoski, angielski. Ciekawe, czy coś jeszcze jest. Po chińsku nawet. Szkoda, że polskiego nie było. %82 gry przeszedłem, czy jak? Ciekawe. Rozumiem, że ta gra jakby zachęca do ponownego przejścia. Muszę sobie poczytać, czy rzeczywiście są jakieś inne zakończenia, że może da się przeżyć albo coś. Nie mam pojęcia. No nic. Dzięki za obejrzenie tej serii. Raczej jest to definitywnie ostatni odcinek. Nawet jak będą jakieś inne zakończenia, to raczej sobie ogram dla siebie, niż to będę rzucał na kanał. Nie wydaje mi się, jest to moja jakby wersja gry, moja historia, więc tak ją przeszedłem, tak ją zostawię. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Hej.